Stoi tu nieprzerwanie od początku XVII wieku, choć jego losy były bardzo burzliwe. Najpierw budynek rezydencji magnackiej uległ ogromnym zniszczeniom podczas wojny. Później prawie cały spłonął. Udało się go jednak uratować i tak przez wiele, wiele lat służył mieszkańcom Koniecpola. W pałacu był basen, kino, hotel i dom kultury. Od wielu lat zabytek jednak stoi pusty i niszczeje. Teraz Pałac Koniecpolskich trafił na licytację. Magda Sincewicz. Jest szansa, że zespół pałacowo-parkowy w Koniecpolu zmieni niedługo właściciela. Drugi Urząd Skarbowy w Częstochowie wystawił go na licytację. To efekt zobowiązań, jakie ma obecny właściciel, który zabytkiem się nie interesuje. My sprzedajemy w tej chwili 400 lat historii, ale tak naprawdę to jest 5,5 hektara terenu, budynek pałacu, dwa budynki oficyn i budynek hotelowy. Całość została wyceniona przez biegłego na 3,8 miliona złotych. Cena wywoławcza wyniesie 2,86 miliona złotych. Jak przyznają przedstawiciele gminy, to bardzo duża kwota. Niepokoi ich jednak bardziej coś innego. Najistotniejszą rzeczą jest to, by Skarb Narodowy z herbem oryginalnym na czołowej ścianie przestał być dewastowany, przestał być niszczony. Natomiast my, Koniecpolanie, cieszylibyśmy się, gdyby to wróciło pod skrzydła gminy. Były takie plany, ale nic z nich nie wyszło. Na początku lat 90. sprawą zainteresowali się spadkobiercy Potockich. W 2012 roku pałac odzyskał Paweł Potocki, wnuk brata ostatniego przedwojennego właściciela majątku. Kompleks pałacowo-parkowy został wówczas wystawiony na sprzedaż na Allegro. 3 lata później kupił go kielecki przedsiębiorca. Jednak nic z tym nie zrobił. Na terenie nieruchomości zaczęli pojawiać się złodzieje i wandale. Mamy straszne trudności razem z panem burmistrzem Koniecpola co do tego, żeby wywłaszczyć tę osobę i żeby na rzecz gminy został on przekazany. Chcielibyśmy bardzo, ale niestety się tego nie da zrobić w sposób prosty, ponieważ przepisy podatkowe, finansowe, które mamy, no takie są, jakie są i musi zostać zlicytowany. Czy to go jednak uratuje? Mieszkańcy nie kryją zaniepokojenia. Czekamy, żeby rząd kupił miasto. Bo jak kupi prywatne, to zamknie i nie będzie wejścia. Przykro patrzeć na to, w jakim stanie to jest. To nam wszyscy zazdrościli z okolicy. Tu był bar, tu była sala widowiskowa, basen, hotel, park piękny, stadion sportowy. Nie ma nic. Ruiny, tam strach wejść. No bardzo szkoda. Bardzo szkoda, bo jak byłam jeszcze młodą dziewczyną, to jeszcze przyjeżdżaliśmy, tam były różne, i zalew był i to, i zabawy przeróżne. Także bardzo szkoda, no ale nic się na to nie poradzi. Termin pierwszej licytacji wyznaczono na 3 kwietnia 2024 roku.